No dobra, mamy kolejną jaskinię. Ło, co to jest? Narty jakby były, czy coś takiego? Nie da się tego otworzyć? Nie da nic się z tym zrobić? No nie świruj. No nie świruj, że nic z tym nie mogę zrobić. Co, zapisywać tę grę? Nie, ja nie będę zapisywał, coś mi się wydaje, że tutaj w tej jaskini to też nic nie będzie, no właśnie. Szmata. Liny jak zwykle. Jak chcecie liny, no to tutaj macie od groma lin. No i dobra, ale fajna ta jaskinia jest. Podoba mi się. Tak powinny wyglądać tutaj te górskie jaskinie. Dobra. Szkoda, że takich sań nie daliście mi. Dobra, kolejna droga. Teraz tutaj widzę, nic nie ma na tej części mapy. To teraz biegnę tutaj pod górę i widzimy się przy kolejnej jaskini. I tamten zielony punkt jeszcze dzisiaj zwiedzę. Jestem już przy kolejnej jaskini. Fajne miejsce, ale nie ma w ogóle przeciwników ani nic. Dali chociaż zapis gry. Idziemy do jaskini. Tutaj też pewnie będzie tylko przejść się i tyle, nie? Takie jest moje zdanie, że tutaj tylko się przejdę i koniec. O, tutaj nic chyba nie będzie. A, coś, cokolwiek. Dawaj, liny pewnie. A jak, liny taśmy. Tutaj jakaś tkanina. Tutaj jakieś konserwy, dwie, nic mi nie jest potrzebne. Czyli na darmo tylko tutaj biegam. Wczesny dostęp, kochani. Wczesny dostęp. Biegnę do kolejnej teraz. Teraz biegnę do kolejnej jaskini. Już wam mówię, do której. Tutaj, do tej. I przebiadamy ten jeden, drugi, trzy punkty zielone. I będzie jeszcze jedna jaskinia tutaj na górze do zbadania. Dwie chyba. Dwie jaskinie chyba nad morzem. Nie, jedna. Jedna na górach. Jedna w górach jaskinia i trzy punkty zielone do zbadania i wszystko. Dobra, widzimy się przy następnej jaskini. No dobra, mordeczki, zbliżamy się już do jaskini. Ostatniej, przedostatniej w górach, jaką można sprawdzić. Jesteśmy teraz na ścieżce. Junia, co ty robisz? Nie rób tak. Jesteśmy teraz na ścieżce. No i gdzieś tutaj ma być ta jaskinia właśnie. Wyżej czy niżej, już sam nie wiem. Chyba tu. Tutaj też pewnie będzie tylko wejście do jaskini i wyjście. Może ciekawiej będzie troszeczkę. Nie? Tutaj może być ciekawiej. A tutaj trzeba wejść. Jest w sumie przy zielonym punkcie, więc może tutaj być ciekawiej. Zaraz zobaczymy, czy ten wczesny dostęp to wczesny dostęp. I tutaj znowu nic nie będzie. Kajak jakiś. A, znowu nic tu nie ma. Może tutaj coś dopiero porobią. Tutaj to w ogóle nic nie. Znowu to samo, identycznie wygląda ta jaskinia jak poprzednia. Identycznie, wszystko identycznie. Konserwę zjemy. Szkoda, że ta gra się kończy, no ale to wczesny dostęp. Ciekawe, czy w ogóle będę mógł przejść jakąś fabułę tutaj, czy nie? Czy będzie można przejść ten wczesny dostęp, czy to jest tylko tak wypuszczone, żeby wypuścić, bo nie mieli pieniędzy, to wypuścili. Ej, zostaw to. Nie mieli pieniędzy, to wypuścili. A tak to nic tutaj nie ma. Robimy plandekę, idziemy spać. Dawaj tu plandekę. Jest. Ile mam w ogóle plandek? Raz, dwa, dwie tylko.
Ale to się gdzieś znajdzie. Idziemy spać, żeby po nocy nie biegać. Zapiszemy sobie grę. Idziemy spać. Dobra, wstaliśmy. Usmażymy sobie w tej wodzie coś. Jeżeli będzie się dało, to będzie śmiesznie. No da się. Da się tu coś dołożyć? Da się. Dawaj, rob ten... rękę zjemy jedno. I wystarczy. I rob ten mięso wrzucimy. Ciekawe, czy to jest bóg, że da się te rotten rzeczy jeść? Czy tak będzie? I dziwne dźwięki usłyszałem właśnie przed chwilą. Wody się napijemy. Dawaj mi to, maczetę. Nikogo nie ma. No, na czerwono jeszcze jest. Zapiszmy grę. Tak. Na czerwono, a ta ręka na zielono, no to jemy ją. No i dobra, jesteśmy na full. Zjemy jeszcze raz. I tak naprawdę lecimy dalej. Proszę bardzo mi tego GPS-a pokazać. Zobaczymy, co tutaj będzie na tym zielonym punkcie. Coś ja go kojarzę, ten zielony punkt. Gdzieś już tu chyba raz biegałem, tak mi się wydaje. No ale nie jestem pewien, zaraz się przekonamy. W ogóle mi wytrzymałość nie spadała, dopiero teraz zaczęła. No jest, są jakieś takie dziwne dźwięki tutaj, no zobaczymy, co tutaj będzie. Na pewno są nietypowe. Wcześniej jakoś nie pamiętam takich dziwnych dźwięków. To będzie Fortnite dzisiaj? To już będzie, myślę. No już kończę tą gierkę, tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze się przebiegnę, tam się przebiegnę i chyba to już będzie na koniec tej gry. A która godzina? Już 20. No. Dawaj, ta co my tu będziemy mieli? Zielony punkt. Szołomy biegające. A ten zielony punkt to gdzie tutaj jest? Jaskinia. Aha, no dobra. Dawaj. Latarka, bateria, dawaj to i wyjmuj mi ją od razu. No, ciekaw jestem, co tutaj będzie. Zielony punkt, jaskinia, dziwne. Ale to by znaczyło, że tutaj będzie jakiś włas w dół, czy coś takiego. Oczywiście, że tak. Ja już mądry jestem. Już rozkminiłem, jak oni tę grę rozkminili. Co tutaj będzie? Wow, wow. Karta dostępu. Oczywiście, że wchodzimy. Wow, na dół trzeba wchodzić tutaj. A na górę co będzie? Może bym wolał na górę najpierw wejść. Wow, tutaj mamy za... A, tu nie ma nic. Dobra. Czyli tylko dół przed nami. No, karta dostępu. Ciekawe, jaka karta tutaj była potrzebna. Bo mamy już trzy karty. O, tutaj jakieś rzeczy. Tutaj jest koniec. Tutaj coś sobie znajdziemy. Baterie i zegarek. Super, że baterie, bo mi się przydadzą. A tu co jest? O kurwa! To jest mój człowiek. Tak? Kto to jest?
To ja dostałem w ogóle. Ty to Puffy. Kurwa, go berwą. Patrz, tutaj ta Puffy, ale jaja, w ogóle jest fabuła w końcu, kurwa. W końcu jest jakaś fabuła, ale ja chyba umarłem. Chuj tu chodzi. Ludzie są na tej wyspie inni. Ale nie zrozumiałem nic z tej fabuły, kurwa. Znowu dostałem, znowu ten. I znowu tu kurwa nic nie ma. Ładne jaja, jakiś dwóch gości się biło. Z tym i wpadła tam ta Puffy i rozjebała. Czekaj, ja jestem w innym miejscu, tak? Tak. Myślałem, że to będzie już znowu wyjście z tej jaskini, ale nie. Batonika, zjemy go. Ale jaja, była w końcu fabuła, ale strasznie się zamuliło w tym momencie, jak była ta fabuła. Przymuliło tak komputer, że ja nie wiem. Optymalizacja jest słaba, tak jak... to mówiłem. Siema, mordo. Kurwa, nie trafiłem. Ja pierdolę. Czy ja mogłem wpaść ze strzelbą i rozwalić tych wszystkich ludzi? To nie dali mi. Dobra, zobaczmy, co my tu będziemy mieli. Dawaj. Co my tu znajdziemy? Ale jest fabuła jednak. Że tyle o tym gadałem, czy może... Kurwa mać, co ty mi tu zachodzisz w slecu? Jebaniutki, jak mnie zaszedł z pleców. O, jest i drugi. O ty chuju. A jeszcze żyjesz? Poczekajcie, bo mi teraz armor rozwaliliście. Ja muszę go naładować. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Co my tu znajdziemy? Mikrofalówka, żarcie. Raf ręka. Kurwa, tu ktoś ręce jak. O, amunicja. Tkanina. Posiłek. Nie da się go wziąć, ale nie będę go jadł, jest niepotrzebny. Tutaj mamy kolejnego batona, to zjemy. Dobra, tutaj co? Płytki, ale my już płytek mamy na maksa. Tutaj coś znaleźliśmy. E-mail. Safe in cube. Future. Studio show what the hope is in my current day. Be a questioner safe inside the cube. Nie wiem, co to znaczy. Safe in cube. Nie wiem, co to może znaczyć. Safe in cube. Dobra, schowaj mi to. Dawaj tą latarkę wyciągaj. Dawaj, wyciągaj maczetę i idziemy dalej zwiedzać, co tu się dzieje. Safe in cube. Barbara Puffin lata i zabija wszystkich. Primary findings jakieś. Cause of BRF. All records show that more research will be needed. Dobra, spadaj, bo tutaj znowu jakiś gość. Co ty tutaj robisz? Skąd ty się bierzesz cały czas? Słabi jesteście tacy, że ja nie wiem. Dobra. To już chyba będzie jakoś zaraz koniec fabuły, coś mi się wydaje. Pistolet. Drugi pistolet mam. Zajebiście. Jeden ma Virginia, jeden ja mam. Skąd oni się tutaj brali? Tu się nie da wejść. Tutaj jest kolejny e-mail. Artefakt, coś tam. Kube like from possible, coś tam. Chuj wie, tam kurwa mogli po polsku zrobić. Tam ludzie płacą za gierkę, a nie wiedzą, co jest napisane.
Dobra. Ciekaw jestem, czy ta Barbara Puffin to jest ze mną, czy z nimi, czy nie. Ja już sam nie wiem, z kim ona jest. Czekaj. Nie mów, że już stąd będę wychodził. O, piłka golfowa. Napój. Kij do golfa chyba jest wbity tam w ten. Coś mi się wydaje. W niego. O, piłka. O, małe. No bardzo. Dobra, małych nie ma. Dobra, kolejną. Tłumacz liczb. O! Wow! Z tej starożytnej cywilizacji. Tłumacz liczb jest nawet. No to mi się wydawało, że coś było. O, kolejną rzecz znalazłem. Hank. Golf balls. Goodness, we have managed to feed both clubs. Ci sobie tutaj golfowy klub robią, a tutaj kanibale i wszyscy, ja nie wiem. Jak to możliwe? Dobra, co my tutaj mamy? Drukarkę, tak? Strzały możemy zrobić, piersiówkę, maskę, linę. Siatkę zrobimy sobie. O, siema. A co ty tutaj robisz, byku? I skąd się znalazłeś? Ty mi powiedz. O, strzelba jest potężna. O, nie mogę więcej tych pancerzy. No to spróbuję jeden zrobić w takim wypadku. Co tutaj trzeba? Siatka, drut, taśma, płytka, baterie? To więcej nie robię, wolę mieć jednak... Wolę zamiast baterii... Znaczy no... Wolę mieć te paskudne pancerze czy coś, a baterie mieć przy sobie zawsze. Dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze znajdziemy. O, już nie mogę więcej tego wziąć, ale jajca. A tutaj tego, ile mam pancerza? Też 10. No dobra, to trudno, co zrobię. Wszystkiego na full już mam. To też na full. Pełny na full chodzę. Dobra. Teraz zobaczymy, ile mam strzał. Strzały. Tych mam 8. A tych 20, to więcej się nie da. Skąd tutaj ten potwór się wziął? Przede wszystkim wybiłem. Czekaj, w dołu było wyjście, z góry było, czy jak to się... Czy to nie jest to samo miejsce? Tu się nie da wejść, co tylko do dołu. Ustaw amunicję na typu slug. Aha! Ale jaja, to ja mam jakąś amunicję typu slug, co to znaczy? Czyli tu już nie ma więcej rzeczy, ale amunicja typu slug, czyli fajnie, że przetłumaczyliście, chuje. Co to jest ten slug? Siema. Chyba go nie trafiłem. Ta. Nie, no to przestaw mi na inną amunicję. Amunicja śrutowa. No, ta amunicja to ich rozwala. Porządnie. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj w dół jeszcze się da, tak? Czy tutaj w dół nic nie będzie? Tutaj w dół nic nie będzie, czyli zwiedzamy dalej. Kolejny poziom. Kolejny poziom zwiedzamy. Co tutaj będzie? Przeciwników nie ma. Do znalezienia nic nie ma, tylko jakieś... O! Amunicja. O, ryba. Czaszka. Coś jeszcze? Kurtki skórzane to już mam.
Szachy ktoś grał, czy warcaby. No dobra, to nic tu nie ma. Idziemy dalej zwiedzać. Kończy nam się latarynka, baterie, dawajcie to. Ciśniemy dalej. Tutaj może nie trzeba tej baterii. Jakąś nutę chyba słyszę znowu. Tu jest ten małolat, do tego małolata to szkoda chyba ze śrutówki walić. A ile ja w ogóle mam do niej amunicji? 30 tylko, no to nie będę walił. Wezmę zwykły pistolet i nałożę do niego tłumik. Dawaj. Ciekawe jak będę teraz walił. A jeszcze mam w ogóle celownik laserowy. Tak? Celownik laserowy, ale to nie do pistoletu. Nie wiem do czego on jest, do kuszy. No to dawaj. Połączymy jak jest tylko do kuszy. Wow, fajne teraz to jest. Dobra. Dawaj mi ten pistolet. O. Było i nie ma, ale ciche. Co, ja nie mogę go trafić. Ale cichutki jest teraz ten z tłumikiem. Normalnie jakby nic nie strzelało. Tu co jest? Znowu jakiś pokój ich. O, kolejna jakaś. Markers Observation, Start of Bidding War. Puffon Corp, Sahara Therapeutics, czyli oni się biją, Puffon z Saharą. Ale jaja. Dobra, to mi... Patrzcie co znalazłem. Katana. Ło. Z kataną teraz sobie polatamy chwilę chociaż. Dobra, napój wypijemy. Zobaczymy jak tą kataną się bije. No na pewno dobrze, a ciekawe jakie ma staty. Gdzie ona jest? No zajebiste i szybkość i obrażenia, wszystko ma. Schowaj to na razie. Albo dobra, świecimy. Co jeszcze znajdziemy? Na środku zawsze coś było. Ramen. Zajebiście jest. Dawaj to. Nie da się tego wziąć. No dobra. Idziemy z kataniastą, zobaczymy jak to kataniastą się wali. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Tutaj mamy dziecko i tego wariata. Nie jest taka szybka, maczeta jest szybsza. Nie no, jest szybka. I fajnie bije. Dzieciaka na jednego hita w końcu ściągam. Armorów nie mogę. Bo mi armory w ogóle nie idą. Tutaj będzie ten co pluje. Przynajmniej tak to wygląda. Jakby miał być. Tutaj co znajdziemy? Kasę. Zegarki. A może coś będzie wybuchać. Dobra, dziecko. Wow. Złotą zbroję mam? Jak to działa? Założyć to, ale to wtedy może te całe te armory ze mnie spadną. Nie, na razie nie będę ich zakładał. Ale to tak wygląda, jakby to był już finałowy pokój. Skoro mi oni złotą zbroję dają, katanę. Wszystko mi dają, normalnie jakbym miał zaraz tych puffinów rozwalić. No kurczę, tutaj znowu trzeba biec, a tam na górze co było? Może tam na górze nic. Zaraz sprawdzimy to. No tak, na górze się nie da.
Ale ja nie będę z katana biegał. Jak mogę, to ja wolę ze strzelbą. Ze strzelby to się nie boję. Tutaj zaraz kogoś tylko ciach, ciach. I po gościach. Kamień. Dobra, kamień. A pierdziele, jaki długi labirynt. Czwarte piętro, a tam pełno kości. Wow. Ale mają fantazję. Co to kurwa jest? Ja pierdolę, tych to nie widziałem wcześniej. Kataniasta, dawaj. Ale mam już rzeczy, kij golfowy, katana, wszystko. Ciężko coś znaleźć, normalnie. Ale ten był dziwny, walił tak jakby od tyłu, nogami. Nie wiem jak to nazwać w ogóle. Da się go skurować? Nie da się, nie da się. Ale ten był dziwny, tego to jeszcze nie widziałem. Mamy jakieś miejsce na pancerz? Nie mam. Pełno pancerzy. Ale oskurujemy, to on wypadnie tutaj. No to chyba będzie finał tej gierki, coś mi się wydaje. Na 99% myślę, że to będzie finał gierki. Skoro puffini tu są, ja już schodzę piąty poziom do tyłu, do dołu. O. A tu co jest? Płatki. Nie, książka znowu. Głęboki sen, książka. O, złota maska. Łocie, chuj. Złota maska, da się ją nałożyć cały czas? Czy będziesz w ręku ją trzymał? Nie da się jej nałożyć cały czas, szkoda. Napij się od razu wody. Napij się wody, mamy już maski czerwone i złote i to i tamto i siamto i owamto. Dawaj, ze strzelbą będziemy chodzić, bo tutaj mogą być znowu te dziwne. Radio. Leki. No supplies, jakbyśmy gdzieś coś, ubyło nam trochę życia, to nam dodali. Dobra, tutaj nic nie ma, tylko supplies'y. Tutaj my stąd przyszliśmy, idziemy dalej. Ale jaja. Kurde, chyba będziemy wychodzić stąd. Szkoda, myślałem, że jeszcze będzie się coś działo. Czyli trzeba jeszcze zwiedzić ze dwa punkty jakieś. Tylko jakie? Puffinów zobaczyłem, całą rodzinę. Ze strzelbami latają i wszystkich atakują. Czyli tu jest wojna, Sahara Puffini. Wojna Sahara i Puffini, ale jajca. No i jest wyjście, tak? Jest wyjście, kurde blade. No ruszyliśmy ładnie z fabułą. Nie ma co gadać. Gdzie ja jestem? A tutaj jestem. A tam dalej mi się na zielono świeci. No bo będzie się świecić. Dobra, teraz jest jeszcze jedno miejsce do zbadania w takim wypadku. Tutaj kolejne zielone. To tam nie gania. Dajcie mi spokój. Ja mi się nie chce z wami bić. Ja lecę misje robić fabularne. To jest najciekawsze. No już była Barbara. Barbarę widziałem. Ta co mi na samym początku wyjebała bronią. Była Barbara, jeszcze tylko te dwa punkty zielone zwiedzimy. Biegniemy szybciutko. I po gierce. Dwa punkty i po gierce. Kto tam nie goni dalej? I krzyczy coś. Dobra, dawaj, 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 biegnij, 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 napełnimy sobie wodę. A mamy... Kurde, wypiję. Ale to napełniamy w sumie. Dobra, dobra. Dawaj, napełniamy. Przyda się do jaskinia. Już chyba już mam wszystkie jaskinie przejrzane. Dawaj tą katanę. Jak tu jest broń,
palna, to szczerze ta zwykła broń tak nie bardzo się przydaje. Dobra, biegniemy. Zobaczymy się już na miejscu.